Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku. Co się do mnie się oglądasz, Harry Potterze? Dobra, tak, sprawdzimy dzisiaj najpierw. Dzisiaj sprawdzimy, no w tym odcinku. Sprawdzimy punkty domów. No jesteśmy na drugim miejscu na razie, ale. No nie jest dobrze, co nie? Kurczę, praktycznie nas dogania nas dom. Znaczy Ravenclaw nas dogania powolutku, no 399 punktów mają, a my mamy 431. Ci mają najmniej, nie wiem dlaczego, ale ich problem, nie mój. Znaczy nie Gryffindoru, to nie problem. Tylko ich, ej tak na ostatnim miejscu są. Ci na trzecim, my na drugim. A ci kurde na drugim, skurczybyki jedne. Dobra, czekajcie, sobie przypomnę najpierw. Gdzie była ta łazienka, kurczę? Tej jęczącej Marty właśnie. Tędy chyba się szło, ale mogę się mylić. A zaraz zobaczymy. O właśnie, coś mi tu za cicho było. Tutaj? Drzwi są zamknięte. Tutaj? Co jest? To nie, to chyba nie tutaj. Czekajcie. Kurde, jakie dźwięki! Ja pierdziele. Tak mi przykro. Przed chwilą sprzedałem resztę towaru. A ty dziadzie, ty. Dobra, idziemy czekajcie, gdzie jest ten kurde, ta łazienka w piruny? Bo ja nie pamiętam już. Tutaj? Nie. Coś mi się wydaje, że to nie jest tu. Gdzież? Tutaj to jest ten przecież. Dom. Czekajcie, przecież mamy. A. Tam się mapę bierze, no proszę. Dobra. Kurde, gdzie jest? Sala wejściowa. Gryffindoru, to nie. Kurde, gdzie to może być? No, ludzie. Wielka sala. Kurde. Spróbujemy tutaj przejść jeszcze. A nie, bo tu jest wyzwanie tego czegoś, czy nie? Harry, co masz? Mam srebrną kartę czarodzieja. Na pewno nie zzielenieje. Ile chcę za nią? Co? Sam wiesz najlepiej, Harry. Aj tam, idź ty. Czekajcie, a właśnie, zerknijmy sobie na karty, prawdaż? Co, mamy 13 kart? No proszę. Bardzo ładnie, dobrze jest. Tilitok, Merwin złośliwy, wow. Dobra, idziemy, nie będziemy oglądać tego. Tu jest, co to jest, wielka sala. Nie, tu jest wejście do wielkiej sali, ojej. Chyba tutaj mi się wydaje, kurczę, powiem wam, że ja tego miejsca za bardzo nie znam. Znaczy, nie wiem jak trafić do tej łazienki w piruny. Są już drzwi do salonu Gryffindoru. Patrz pod nogi, Harry! Dobre. Ale to chyba nie jest. Nie. Ja chyba muszę. Coś mi się wydaje. Chwila. Bo ja nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Czekajcie, tu jest chyba dormitorium. Jak dobrze pamiętam. Dziewczyn? Chyba tak, tego, tak jest. To nie. A sam nie wiem. Kurde, nie mam zielonego pojęcia. Ale dobra, czekajcie, zaraz sobie. O, proszę. Mamy kolejną kartę czarodziei, proszę, pięknie. Dobra, trzeba będzie sprawdzać często te punkty właśnie tych domów, tych wszystkich. Bo tu może być zaraz nieciekawie. Ale my musimy wygrać, co nie? Ale jak przegramy, też chyba się nic nie stanie. Ale zobaczymy jeszcze. Tu, a, tam się nie da, dobra. Kurde, poczekajcie. Spróbujemy tędy. Ale ja się tu będę gubił w piruny. Tutaj. Kurde, nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest.
Tutaj? Chyba nie. Czekajcie, czy ja tu nie byłem przypadkiem? Byłem już tu, kurde. Już można pogubić, powiem wam. W piruny. Naprawdę, byłem tutaj już. No zobaczymy jeszcze tutaj. Albo ja może pomyliłem... A właśnie, chyba pomyliłem te... Hej, Harry! Chcesz pohandlować? Nie, nie chcę handlować. Szukam... Nie, tędy też nie. Czekajcie, zejdźmy może najpierw... A, może tutaj jest! Prawda. To zaszczyt być z tobą w jednym domu, Harry. No, fajnie, fajnie, dobra i... Tu nie ma też nic. A kimże ty jesteś? Nie, nie chcę się pojedynkować, nie ma mowy. Pojedynek czarodziejów. O proszę! Czego tu są polskie imiona? Piotr, Milka, Ramona, Andrzej, Brygida, Roy. Ojej! Tu jest wielka sala. Jest wielka sala, gdzie odbywają się wszystkie ceremonie i pojedynki. To też nie. Ja idę sobie stąd. Kurde, tutaj coś jeszcze jest. Zaraz spróbujemy wejść tu. Ale tu chyba też nie jest. Kurde. A to nie przypadkiem tędy się szło? Czekajcie chwila. Kurde, nie mam zielonego pojęcia, powiem wam. Chyba to nie. Do lochów. Kurde. No, bez kitu. A gdzie jest droga, kurde, do tej głupiej łazienki? Boże, ja się o to pogubi, powiem wam. Kurde. Czekajcie, tędy się szło, na pewno. Nie mam teraz czasu. Tędy? Tam nie? Czekajcie, to były zamknięte drzwi bodajże gdzieś. Tutaj może. To są drzwi do wyzwania Skerch. Skerch to jest... Czemu on, kurde... Tu też nie. Dobrze on powiedział, ten Harry. Czekajcie, spróbujemy. Tam jest... Ten wyzwanie z Pongaifi. Tutaj chyba. Nie, tutaj, nie, tutaj do nie. Kurde. Czekajcie, zaraz, chwila, niech się, no, się zastanowię. Tutaj? Drzwi są zamknięte. To nie jest do tego, kurde. Hej, Harry, chcesz pohandlować? Nie, nie chcę handlować, nie mam czasu. Kurde. Spróbujemy tutaj wejść, ale to chyba też nie jest te miejsce. Nie, tutaj bo tu... odbywa się ceremonia przyznania punktów. Aha, dobra, to też nie. Kurde mole. Nie mam zielonego pojęcia, wiem, gdzie ja mam tym iść. Razem pokonamy ślizgonów w Quidditchu. Nie wiem. A, ja zapomniałem, że tam jeszcze jest ten... A no prawda. Kurde. Tu byłem już. Tam jest do tego, do dormitorium. To też nie. A może tutaj? Jestem niedaleko wyzwania Rictu Sempra. To też nie. To nie. Ale ja tu byłem już. Tu. Harry Potterze, witaj. O Jezu, ja się nie chcę w to bawić. Kurde. Ja się nie chcę w to bawić, powiem wam. Kurde, chcę... Może mały interesik, Harry. Kto to jest? Ron? Chyba tak. Nie, to nie jest Ron. Kurde. Nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. Nie, to jest wielka sala. A, właśnie, tu... Nie, tutaj... Tutaj też nie. O Boże, kurde. Mogliby dać jakoś... w piruny. Boże, gdzie mam iść? Kurde. Tak to jest. Się można tu zgubić szybko, jak nie wiem co w tym. Tam jest... Te punkty, rozdawanie punktów, co nie? Hej, chcesz pohandlować? Nie chcę handlować. Szukam łazienki już ponad kilka minut, dobre. I nie mogę znaleźć, kurde. Tutaj? Tu... Co to jest? Tutaj. Chwila, no.
Czekajcie, może to tutaj gdzieś. Zapis to nie. Czekajcie, spróbujemy tutaj. Ale to chyba nie jest to. A zaraz spróbujemy. What the fuck? Co z tym duchem się porobiło? O nie. Kolejny atak. Panie Potter. Co tu się stało? Nie wiem. Tak go znalazłem. Proszę za mną, Potter. Właśnie, tędy jednak. Dobrze szedł. Znaczy, na początku nie wiedziałam, czy tędy, czy nie tędy, ale... Pani profesor, przysięgam, że ja nie... To sprawa nie dla mnie, Potter. Ajajaj, niedobrze. A, to chyba idziemy do tego, do Dumbledora bodajże. Przez te drzwi, proszę, panie Potter. Przez te drzwi, proszę, panie Potter. Ja nie mogę. Zamknęła mnie. Aj, niedobra pani profesor McGonagall. Ej, niedobrze. Dobra, ale cóż. Idziemy, to idziemy. To jesteśmy... musi być gabinet profesora Dumbledora. Wow, my jesteśmy... Wow. To stara tiara przydziała. Gabinet! Zastanawiałem się, gdzie ją trzymają. Będzie przypał. Jesteś ciekaw, czy umieściłam cię we właściwym domu. Tak, ciebie było wyjątkowo trudno przydzielić. No tak, tak, pamiętam to. Podtrzymuję to, co wtedy powiedziałam. Pasowałbyś do Slytherinu. No. Ory. Co on powiedział? What? Co mam zrobić? Na górę mam wejść? Wow, nie widziałam, by... Dumbledore zbiera fasolki. Bertiego bota. Aha, tutaj. A, to jest ten Feniks. Tak, chyba jest chory. Chyba. Ojoj! Zapalił się! I się spalił. I teraz dobry chyba... wieczór, Harry. Gdzie ty jesteś? Panie profesorze, pański... Nie mogłem nic zrobić, po prostu pański się ptak. Spalił. Harry... Fox jest Feniksem. Feniksy spalają się, kiedy nadchodzi czas ich śmierci. I odradzają... Ale brodę ma wielką! Feniksy pan Albus. Fascynujące stworzenia. Mogą unieść wielkie ciężary. Ta. Ich łzy mają uzdrawiającą moc. Poza tym są bardzo wierne. Panie profesorze, chciałem tylko powiedzieć, że to nie ja. Wiem o tym, ale i tak chcę z tobą porozmawiać. A na jaki temat? Muszę spytać, czy chciałbyś mi coś powiedzieć? Salazar Slytherin słynął z tego, że rozmawiał z wężami. Cokolwiek? Nie. Nie ma nic takiego, panie profesorze. Dobrze, skoro jesteś pewien. Dobranoc, Harry. Dobranoc, panie profesorze. Tylko tyle, żeś pogadał. Boże! Jesteś! Musisz iść do łazienki jęczącej Marty. Hermiona na ciebie czeka. To mnie zaprowadź, Ronie. Rudy Ron. Kurde, że się teraz mnie nie poczekał, dziadzie, ty. Tylko sobie poszedłeś sam. A czekajcie, chwila. To sala do lekcji obrony przed ciemnymi mocami. A nie, to jest ten. Lockhart. To nie? A to nie, tu nie wolno. Znaczy nie można. Tutaj coś jest? Co jest? Dobra, okej, czekajcie. Tu chyba muszę... Chodź za mną, Harry. A ty... Jaki debil, co to było? Myślałem, że on się zbugował. O Boże. Nie wierzę w to. Ale co? O nie. Gdzie ty mnie prowadzisz, dziadzie ty? Kurde, ja się tu boję mam chodzić. Dobra. Głupio się czuję w łazience dla dziewczyn. O, Hermiona. Wszyscy przestali mi tu przeszkadzać. Ja też mam uczucia, nawet jeśli nie żyję. Drażliwa jest, nie? Och, Hermiono, co to za smród? To będzie eliksir wielosokowy. Teraz trzeba jeszcze jednego składnika, żeby eliksir zadziałał. Do ukończenia eliksiru potrzebujemy kawałka goila. Ojeju! Ale jak mam znaleźć goila? Goila! W tej porze zazwyczaj obżera się w lochach. W lochach?
Jesteś pewna? Że pójdziesz po śladach jedzenia, zdobędziesz kawałek gojla i przyniesiesz mi. Kawałek gojla! To co mam łamać? Ja mu rękę mam, kurde, ten... łamać, czy co? Kawałek gojla mam przynieść mu, no dobra. Znaczy jej. Nie wierzę w to. O Boże. What? Skurczy byk. Jest gojl. Lepiej pójdę za nim. Ej, nie uciekaj! Ej, grubasie! Ej, grubasku, nie uciekaj ode mnie. Ja cię muszę złapać, grubaśku mały ty. Mój grubasie. What? Tędy? Dziwne miejsce. Ale cóż, idziemy za grubaskiem. What the fuck? Gdzieś ty polasł? Ojej. Ej, nie rzucaj we mnie. Głupi potwór. Tędy mam iść? Trochę dziwne miejsce, co nie? Ale tu chyba nie... tu? O kurde, skomplikowane miejsce, pojechał. Ojo, jak to wysoko. Dobra. Mogłem tutaj nie iść, jakbym wiedział, kurde. Wow. Dobra, ale zniszczyłem wszystko po kolei. Czekajcie, to nie tutaj jednak. Jednak na dół muszę iść. Tylko tu powoli. Wow, myślałem, że nie dam rady, kurde. Wow, Harry Potter. O Jezu. Nie! Kurde, się przestraszyłem normalnie. Jakżeś skakał, Harry Potterze. Dobrze, pięknie. Jak mam mi... Ej, to jednak muszę iść na dół. Kurde, nie rzucaj we mnie. Wow. Co oni grali w... Oj, nie trafiłem, fuck. Bum. Dobra, tu coś mam. O proszę. Tu coś mi się pojawiło, ale... Po co? To ja nie mam zielonego pojęcia. O proszę, kolejna karta. Bardzo pięknie. A jaka to karta? Czekajcie, sobie sprawdzam punkty, ale dobra. Na razie wszystko jest w porządku, okej. Okay. Czekajcie, tutaj są jakieś... A nie, ja tędy przyszedłem, co nie? Prawda. Zapomniałem totalnie. Ej, ale... kurde. Kurde, nie jęcz, Harry. Jezu. Jak mam iść, jak tu się nie da przejść? Czy to coś się otworzyło? No, nie wiem. A tutaj muszę przejść. Czekajcie. Filunia. Aha, okej. Dobra, o. Bardzo dobrze, pięknie. Elegancja Francja. Kurde, ale jednak powiem wam ten... Oj, tu jest niebezpiecznie będzie. Jak ja mam tam podskoczyć, kurde. A, pięknie. aha. Wow, Harry, kurde. Jak ja mam tam skoczyć? Dobra, czekajcie chwilunie. Ojeju. Gdzie jestem? Unik w dormitorium. Serio? Ojej, no niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. O Jezu, czego ja chodzę? Dobra, oj. Powoli tu. Kurde. Powoli tu. Aha, fajne przejście. Oj nie, o jest. A ja muszę chyba go zrzucić tutaj, tak mi się wydaje. Ej, ale nie tam mi chodziło. Dobra, czekajcie, poczekam chwilę jednak. Ale nie, ale kurde. Chyba źle poszedłem, tak mi się wydaje. Chwila, tu coś mi... Ojej. Się przestraszyłem, kurde. A tu nic nie ma, żadnego przejścia, kurde. Tutaj też. A właśnie.
Ale się odbija, kurde. Skubaniec. No i co? A, dobra, okej. Tu... A, to tak trzeba było jednak. O nie, te chochliki, Boże. Dobra, i co teraz? I co teraz, i co teraz, i co ja mam zrobić teraz? Aha, dobra, w takim wypadku muszę to teraz tutaj. Oj, oj. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Wow. Jak oberwał, czekajcie. Wow, sam się przesuwam, bardzo pięknie. Kurde. Gdzie ja jestem? Kurde. Nie mam zielonego pojęcia. Tu coś mam ukryte. Chyba się pomyliłem, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że się pomyliłem, ale... Mogę się mylić, kurde. A tu coś jeszcze mam? O, proszę. O, mamy ża... O, proszę. Co tu mamy jeszcze? Aha. Czekajcie, gdzie ja w ogóle mam iść, kurde? Nie mam zielonego pojęcia teraz, powiem wam szczerze. O kurde. Aj. Czego ja oberwałem od tego, kurde. Oj, 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 niedobrze. Niedobrze. Dobra, pięknie. Tędy, kurde? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Chyba tędy mi się wydaje, ale... Chwila. Tędy? Trochę to dziwne jest, powiem wam. Chyba... Ojej! Tędy, kurde? Dziwne miejsce, powiem wam. Aha, tu coś ukrytego mamy. Chyba pomyliłem się, ale zaraz zobaczymy, chwilunia jeszcze. Czekajcie, bo tu mamy jeszcze... O, jak fajnie, hehe, dobre. Dobre. O Jezu! O kurde! Wow, wiedziałem by to tak specjalnie. Wiadome. Co my tu mamy jeszcze na dodatek? Aha. Te wkurzające. Jeszcze jedna, czy gdzieś jeszcze jedna jest? Coś tu mamy? No dobra, ale... Chwilunia, czekajcie, które to w ogóle mam iść? To jest pytanie. Czekajcie, tędy już byłem. Aha! No dobra, ale... Okej, dobra, ale czekajcie. O co tu chodzi w ogóle, bo ja nie jestem... Pewny teraz znowu. No i co? Tak? Nie tak? Też nie tak? Dobra, jest, tylko... Haha. I co teraz? Tu jest znowu taka sama zagadka jak wtedy, pamiętacie, z... Z tym lokartem, pamiętacie przecież. Oj, było dobrze, kurde, aj. Dobra.
Ale to za długie to znowu jest. Kurde. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. I teraz będzie. No dobra, ale jak ja... co ja w ogóle mam tu zrobić? To jest pytanie. A, no i co? No. No i... guziczek. Spętelko. Co nie? No. A może różne kolory? Też tak może być, ale jednak nie. Też nie. Też nie. Bo tu już było, co nie? Czerwony. Kurde. Ha, ha, ha. Dobra. Powinno tu się otworzyć teraz, ale... A czekajcie chwilę. Da się tu skoczyć? Nie! Kurde, źle. O Jezu, jeszcze gorzej. Dobra, specjalnie. Specjalnie, ja muszę od początku zacząć. O, to mało daje, kur... O, dobra. Dobra, jest, bardzo dobrze. Jeszcze raz, czekajcie chwilę. Muszę jeszcze raz zacząć. O, właśnie. Źle to zrobiłem chyba. Ale zaraz się dowiemy. Jeszcze raz. Dobra, aha. Dobra. Dobra, okej. Dobra, wychodzimy sobie stąd powolutku. Czekajcie, tu... A, tutaj jeszcze. Dobra, i teraz będzie te najgorsze przed nami, co nie? Aha, to jest to. Dobra, okej. Kurde! Dobra, pięknie. Dobra, i teraz... A właśnie, czekajcie. Ale właśnie, tu nie... Właśnie, tu nie byłem, proszę. No proszę. Coś mi tu nie działa to, ale zaraz zobaczymy. O kurde, a się przestraszyłem, ojej. Dobra, gdzie my jesteśmy? Właśnie. Dobra, okej. Aha, kolejna ta, ważka jakby. Pięknie, dobra, i co teraz tu trzeba zrobić? To jest pytanie. Okej. Dobra, pięknie, i teraz... Tu mamy jakąś klapę, właśnie, a tędy. Dobra, okej. Dobra, mamy klapę, bardzo pięknie. O, mamy żabeczkę, chodź tu żabko. A, dziękuję za żab. A, dziękuję. Dobra, tylko...
Kurde, czemu żeś dostał tyle? Kurde. No dobra, ale ja już tu byłem chyba. Gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie ja w ogóle jestem? Dobra. Tu też nie. Trochę dziwne to jest. Powiem wam jednak. Jak oberwał, kurde. Dobra, okej, ale... Gdzie ja w ogóle mam iść teraz? Tutaj też się nie da rady. Tu też. Chwila, czy mam... Czy mam skoczyć, kurde, tutaj? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, spróbujemy tutaj jeszcze. Dobra, o właśnie, tędy jednak trzeba iść. Ale kurde, skomplikowane to jest, powiem wam. Serio. O kurde. Dobra, okej. Aj tyś, niedobry. Dobra. Dalej, gdzie mam iść dalej? Kurde. Nie mam zielonego pojęcia. A nie, dobra, tędy jednak. No i co, i dalej, gdzie mam iść? To jest pytanie, kurde. No i co? I co mam? I gdzie mam iść dalej? No i co? Kurde! Ale skubaństwo, no bez kitu. No czego nie trafiłem? Dobra. Lepiej nie budzić Golla. Jest. Śpi jak wyjątkowo brzydki suseł. Dobra, okej, idziemy powolutku do niego. Już tak szybko. Kawałek Goyla muszę zanieść Hermionie do łazienki jęczącej Marty. Kawałek Goyla, no Boże, nie wierzę, co on to mówi. Kawałek Goyla. Chwila, chyba źle, kurde. Chyba nie te piętro. A chwila, zaraz. Chyba to, nie, dobrze idę, bardzo do... A nie, chwila. Czekajcie chwilunie. Chyba źle. Źle poszedłem. A, to na tym piętrze, na tym co byłem. Bo tu jest, a, tu jest ta sala, okej. Tak, źle poszedłem, kurde. A, no tak, prawda. Piętro niżej. Zapomniałem, prawda. Tutaj właśnie, zapomniałem totalnie, dobra. Ale jesteśmy już na miejscu praktycznie. Dobra. O, czekajcie, tu coś mamy jeszcze. O, proszę, trzy! O kurde, pięknie. Będziemy mieli na życia. O, jak ładnie, widzicie? Kurde, pięknie. Jeszcze mamy dwie takie miksturki jakby. Dobrze, powiem wam. Okej, jestem. Mam kawałek Goyla. Mam kawałek Goyla. Znakomicie, stary.
Wyjął go. Proszę. Fajnie, że to nie ja muszę. Co tylko... Ej, dlaczego ja, a nie Ron? Ej, Ron też powinien. Kurde. Harry. Obrzydliwe. No, trochę. Dobra. What the fuck? O kurde. Dobra. W porządku? Harry? Tak, wszystko świetnie. Do lochów, spróbuj się dostać do ich salonu i znaleźć Draco. Okej. Okay. Okay. Powodzenia, Harry. Harry? Ale okulary byś zdjął, cymbale. Czy zdjąłeś? Czekajcie, bo nie... A nie, zdjął, dobra, okej. Okay. To dobrze, zdjął chociaż. Co nie? Czekajcie, trzecie piętro? Lazaret? O kurde, co my tu mamy? O proszę. Czwarte piętro? A czekajcie, a... Gdzie oni w ogóle mają lekcje? Skubańce? Haha. Dobra. Czekajcie, zaraz. A oni nie mają przypadkiem. Czekajcie, tutaj też nie. Zaraz poszukamy. Muszę znaleźć sypialnię ślizgonów. To gdzieś w lochach. Aha, dobra, tam gdzie byliśmy ostatnio pewnie. Lochy były... Jak ja mam tu dostać się, kurde. O Jezu, boję się. O kurde, ale skoczysz. Kurde. A to nie tu. Pomyliłem drogi. Nie, do... Czego tam zamknięte jest? Ej, no. Aha, okej. Okay. Tylko nie skacz, proszę cię. Albo jak tam chcesz. Co nie? Czekajcie, gdzie w ogóle my wyjdziemy, bo nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Chyba tutaj, ale... Tutaj? Uważaj, gdzie idziesz. Ciekawe, jak ten złoczyńca porusza się po Hogwarcie, że nikt go nie widzi. Lochy są tutaj, dobra, mam. Oj, oj się walnął. Zobaczymy, jak wygląda w ogóle pokój ślizgonów. Oj, musiałam. Dobra. Musiałam się łyknąć, co nie? Ale dobra, nie mniejsza o to. Dlatego tak dziwnie szedł. Czysta krew! Na pewno pozwoli mi też wejść do salonu ślizgonów. O kurde! Ale fajne, powiem wam. Fajne miejsce. Czysta krew. Jestem u ślizgonów. Ale beka. Dobra. Kurde. Ojej. Wow. Dobre. O kurde. O Jezu, serio mam skakać tu? Dobra. Spadłuwa mnie stąd. No. No i co? Oj, chyba coś źle. No i co? Aha. Okej, nie było problemu, ale powiem wam, że jak się dostać tutaj, to trudno. Co, jest źle? O Jezu, jakie to dziwne. O Boże, dopiero tu? O, ale to głupie. No bez kitu. Baw się dobrze, Goyle. Baw się dobrze, Goyle.
O kurde! Ty dziadzie, ty! Bendo! O nie! Co ja zrobiłem? Kurde! Aj, dobra! Okej, już wiem, o co chodzi. Chodź tu! Chodź tu, kurde! Pięknie, dobrze jest, bardzo pięknie, dobra. I co? Przyczepiło mi się, czy coś? Dobra, okej. Aj, po co ja tu puszczam jeszcze raz? Kurde. Niepotrzebnie. Muszę się wrócić teraz, tak? Podajże. Tylko czemu to jest zamknięte? Aj, no. A, tu coś jest. Aha, ukryte. Ukryte przejście. Bardzo ładnie, fajnie, dobra. He, dobra. Dobra. A jak na przykład tak zrobię? Hehehe. A jak ja wyjdę później? A właśnie. O lol. Co ja zrobiłem? Kurde. E, dobra, mniejsza o to. Co nie? Ojeju. Ukryte przejście, okej. Tylko tu dużo na mnie czeka tych głupich wpiruny padalców, kurde. A gdzie jest ta trzecia? Skubana. Dobra, pięknie. Oberwała wpiruny skubana. Kurde, powiem, że daleko się idzie do tych. O, jest. Dziwnie jakoś chodzisz, Goyl. A, no bo... No bo muszę. A, tu nie mogę. Czekajcie, jak tu dostać się do... O, hehe. Dobra, o, proszę. Dobra, okej, to nie tu. To chyba tutaj trzeba iść jednak. A, tu się nie da, dobra. Chwila, bo ja zanim tam dojdę, to kurde już się skończy czas w piruny. Dobra, jesteśmy tutaj już. Gdzie jest Malfoy? Kurnia. E, Malfoy, gdzie jesteś? Dziadzie ty. Kurde, gdzieś polas, nie wiadomo gdzie. Tutaj ktoś jest. O, właśnie. Chyba nie chcesz, żebyśmy zawołały profesora Snape'a, co? No nie, 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 nie. Dobra, już dobra. Tutaj. O, jest. Jesteś, Goyl. Wszędzie cię szukam. A, musiałem się... Chodź za mną. Musiałem załatwić jedną rzecz. Wiesz, Goyl, Dumbledore chyba próbuje udawać, że nic się nie dzieje. Jeśli szybko nie powstrzyma ataków, to go wyleją. Święty Potter też nie ma instynktu porządnego czarodzieja. Ludzie myślą, że to on jest dziedzicem Slytherina. Chciałbym wiedzieć, kto to jest. Mógłbym mu pomóc. Musisz chyba wiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz, że nie mam pojęcia. Goyl, ile razy mam ci powtarzać? Ale jedno wiem. Kiedy komnata tajemnic została otwarta ostatnim razem, zginęła jakaś szlama. Założę się, że teraz prędzej czy później też jakaś zginie. Oby to była Granger. Wiesz, Draco, chyba powinienem już iść. Dokąd? Do szpitala. Tak, właśnie, do szpitala. Żuch mnie rozbolał i muszę coś na to wziąć. No to idź. Nie chcę, żebyś tu stał cały wieczór ze zbolałą miną. Dobra, idziemy już. Ojej, ale trudno się dostać, kurde. Ja pierdziule. O nie! Fuck!
Lepiej trzymać się z daleka od ślizgonów i wymknąć się. Jeśli mnie zauważył, kto wie, co może się zdarzyć. O kurde, niedobrze. Fuck. Nie. Coś tu nie gra. Panie, mam go. Fuck. Ach, Potter. Kurde. Żegnasz się ze szkołą. Co? Nie. Kurde. Muszę stąd uciekać, zanim jakiś ślizgon mnie zobaczy. Dobra, tylko gdzie? To jest pytanie. Panie profesorze, chyba tu widziałam jakiegoś gryfona. Spadaj! Spadaj! Mam go, profesorze Snape! Ej, ty dziadzie, ty! Kurnia! Drugi raz! Chyba pożegnał się ze szkołą. Kurde. Muszę stąd uciekać, zanim jakiś ślizgon mnie zobaczy. No właśnie, kurde. Panie profesorze, fuck. Chyba tu widziałam jakiegoś gryfona. Spadaj. Panie profesorze, chyba tu widziałam jakiegoś gryfona. Nie, nie mógłby coś być. Tu nie gra. Panie... Jest! Jeo! Wszyscy wrócili z ferii. Wiadomość, że prawie bezgłowy Nick został spetryfikowany, rozniosła się po szkole niczym czarna chmura. Myśleli, że skoro można spetryfikować nawet ducha, nikt nie jest bezpieczny. Pierwszoroczni chodzili po szkole w zbitych grupkach, bojąc się, że samotna wyprawa może grozić atakiem. Rozwinął się handel talizmanami, amuletami i innymi środkami ochrony. Tymczasem Harry odkrył, że Draco Malfoy... No właśnie, a najlepsze było dwa razy, złapał mnie Snape. Jeśli to nie Draco i nie Harry, to kto? To o to jest pytanie. Szybciej, Harry, czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami. Dobra. Z nim? Z kim? Będzie cudownie, profesor Lockhart nauczy nas Spongify. Chodź, Harry. Dobra, okej, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Oczywiście z Harry'ego Pottera i cóż, i cześć!